10. skoczek kwalifikacji. 124 metry wczoraj. Dzisiaj 116,5. Wygląda na to, że nie był tam niepokojony jakimś bardzo mocnym wiatrem. A tymczasem, drodzy Państwo, przyznam się szczerze, że jestem tak samo zaskoczony jak Państwo. Listę startową zawodnicze, które pobiegną w finale na dystansie 3000 metrów. Oto ósemka, ale w tym finale znalazło się dwa. Wszystko już wróciło do normy. Jernej Damian. Hasło "Wyginam śmiało ciało" ci ludzie wzięli sobie głęboko do serca. Na Times Square w Nowym Jorku zorganizowano Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w jodze. Wystartowało ponad 100 zawodników. Każdy prezentował efektowne asany, czyli specjalne pozycje do medytacji. Zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Yoga to bardzo stara dyscyplina. W Indiach, z których pochodzę, ta zabawa trwa od wielu, wielu lat. Dlatego dziwi mnie, gdy niektórzy pytają, jak do tego doszło, że joga stała się konkurencją. W Indiach byłam mistrzynią jogi 5 lat z rzędu, ale kiedy przyjechałam tutaj, byłam zdumiona. Na zachodzie joga nie była tak popularna. Dopiero przez ostatnie 25 lat stała się głównym nurtem zdrowia i fitnessu. Joga kojarzy się z kontemplacją duchową, ale niedługo może stać się pełnoprawną dyscypliną olimpijską. Mistrzostwa w Nowym Jorku oglądali przedstawiciele MKOL-u, by upewnić się, że włączenie jogi do programu igrzysk ma sens. Ma 200 metrów długości i składa się z 400 kwadratów. Bydgoszczanie przez kilka miesięcy robili z kawałków włóczki szal, symbol ocieplania relacji międzyludzkich. Efekt wspólnego dziergania można było podziwiać na ulicach miasta. Uczestnicy akcji wybrali się na spacer do miejsc ważnych dla kultury, które zniknęły z mapy Bydgoszczy. Szalenie interesujących. Dziękujemy bardzo i prosimy o kolejne merytoryczne pytanie. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Karol Puszyński, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Dlaczego system zdrowia na Lubelszczyźnie jest tak zadłużony, tak zacofany, no i tak nieudany? 140 metrów powierzchni, salon, dwie sypialnie, łazienka i weranda oraz garaż też do góry nogami z samochodem na suficie. Dom ma być lokalną atrakcją turystyczną i jednocześnie przesłaniem ekologicznym. Jeśli ludzkości nie weźmie się na poważnie za ochronę środowiska, to świat stanie nam na głowie. To pomysł fundatora domu, Amerykanina pochodzącego z Malezji. Popatrzcie na ten zwyczajny pokój. Wyglądam na dużo wyższego niż Sara. I to nie trik, to niezwykłe złudzenie. Bo kiedy zamienimy się miejscami, Sara nagle wydaje się dużo wyższa ode mnie. W rzeczywistości jesteśmy prawie tego samego wzrostu. To złudzenie wiąże się z dziwaczną budową pokoju. Pokój ma nieregularny kształt. Ma dziwną geometrię. Zazwyczaj widujemy normalne, prostopadłościenne pomieszczenia, więc nasz umysł sam się oszukuje, wmawiając nam, że ten pokój też jest taki. W niektórych miejscach systemy aż wołają o pomoc, o pieniądze i wymianę na nowe, przekonała się nasza reporterka Agnieszka Ludwisiak. Po powodzi w 2010 roku zniszczone... Już? Po powodzi w 2010 roku zostały zniszczone wszystkie automatyczne urządzenia kierujące ruchem.